Często zdarza się tak, że prowadzimy albo ten sam, albo podobny kurs z kilkoma grupami studentów, i na platformie Delta możemy mieć kilka kursów w tym celu, każdy kurs przeznaczony dla innej grupy. I jeżeli będziemy chcieli pewien element, który stworzyliśmy w jednym z tych kursów, przenieść do drugiego kursu, żeby nie musieć go tworzyć od nowa, to jest taka możliwość. Zobaczmy sobie w tym filmie dwie opcje przenoszenia materiałów pomiędzy kursami, czy właściwie kopiowania, a nie przenoszenia materiałów. Pierwsza opcja pozwala nam na przenoszenie kilku czy wielu materiałów na raz, natomiast druga opcja pozwala nam na bardzo precyzyjne przenoszenie pojedynczego materiału pomiędzy kursami. Zacznijmy sobie od tej pierwszej, czyli przenoszenia wielu materiałów hurtowo. Opcja, która nam na to pozwala, to import. Pierwsza ważna rzecz jest taka, że import rozpoczynamy w kursie, do którego chcemy coś przekopiować. Czyli jeśli mamy w tej chwili kurs Polskie Góry 2, kurs dla zaawansowanych, do którego chcemy przekopiować coś, z kursu Polskie Góry, to zaczynamy cały proces w tym właśnie kursie docelowym, czyli w kursie Polskie Góry 2. Klikamy ikonę menu akcji i wybieramy opcję Import. Odszukujemy na liście kursów, które tutaj widzimy, odszukujemy kurs, z którego chcemy coś przekopiować czyli z kursu Polskie góry chcę sobie wybrane elementy przekopiować do kursu Polskie góry 2 i klikamy kontynuuj. Jak widać tutaj w tej chwili wyświetlane jest 8 kursów. Wyświetlane tutaj są tylko kursy, do których mam uprawnienia jako prowadzący. Więc tych kursów jest relatywnie mało. Gdyby ich było więcej niż 10 to wtedy możemy skorzystać z opcji wyszukiwania, ponieważ tutaj zostanie wyświetlonych tylko 10 kursów, do których mam uprawnienia jako prowadzący. Gdybym miał ich więcej, musiałbym wyszukać konkretny kurs za pomocą opcji wyszukiwania po nazwie. Natomiast jeśli już znaleźliśmy kurs, z którego chcemy kopiować, to klikamy Kontynuuj. I tak naprawdę na tym ekranie możemy zdecydować, jakie aspekty kursu chcemy przekopiować. Oczywiście najważniejsze jest to, żeby zostawić włączone, że chcemy uwzględnić w ramach tego importu, który będziemy wykonywać, aktywności i zasoby, które się znajdują w kursie Polskie Góry. Pozostałe opcje można zostawić tak naprawdę tak, jak są. Warto tylko zwrócić uwagę na jedną z nich, mianowicie na opcję Bank pytań. Dlaczego? Jeśli chcemy importować quizy, to powinniśmy zostawić tę opcję Uwzględnij Bank pytań włączoną, ponieważ jeśli ją wyłączymy, to wtedy nie będziemy mieli możliwości przenoszenia czy kopiowania quizów pomiędzy kursami. Natomiast jeśli planujemy przenosić rzeczy, które nie są quizami, to wtedy lepiej tą opcję wyłączyć. Dlaczego? Dlatego, że jeśli nie przenosimy quizów, to nie powinniśmy również przenosić banku pytań, żeby nie powodować bałaganu w tym kursie, do którego te elementy będziemy kopiować. Ta kwestia była omawiana w filmie na temat banku pytań i zarządzania bankiem pytań, więc warto do tamtego filmu wrócić. Ale generalnie chodzi o to, że pytania quizowe, które znajdują się w banku pytań na poziomie całego kursu, w kontekście kursu, będą przeniesione w ramach takiego importu z tego kursu źródłowego do kursu docelowego. Więc żeby tego uniknąć i w tym kursie docelowym, do którego chcemy coś wkopiować, nie powodować bałaganu w bazie pytań, jeśli nie kopiujemy quizów, powinniśmy tą opcję uwzględnić bank pytań wyłączyć i klikamy przycisk następny i w tej chwili możemy zdecydować, które elementy Kursu źródłowego, czyli kursu Polskie Góry, chcemy przekopiować do kursu docelowego, czyli do kursu Polskie Góry 2. Możemy, jak widać, zdecydować o przekopiowaniu całych modułów, czyli mamy moduł Polskie Góry, możemy go włączyć lub wyłączyć. Możemy tak samo włączyć, wyłączyć moduł Wiedza o Górach. Zauważmy, że automatycznie wyłączone są testy, ponieważ. Na ekranie wcześniejszym wyłączyliśmy kopiowanie banku pytań. Skoro nie jest, nie jest kopiowany bank pytań, to nie mogą być również skopiowane testy. Gdybyśmy na wcześniejszym ekranie zostawili włączony bank pytań, to wtedy byśmy mogli te testy kopiować. Ważną rzeczą również jest to, że mamy możliwość: jeśli tutaj klikniemy, pokaż opcję typu. Mamy możliwość zdecydowania, że na przykład chcemy skopiować wszystkie fora lub wszystkie głosowania, albo chcemy skopiować wszystko z wyjątkiem forów lub głosowań. Więc możemy na przykład kliknąć, że fora dyskusyjne żaden, i wtedy wszystko oprócz forów dyskusyjnych zostanie przekopiowane. Jak widać, forum ogłoszenia, konsultacje, pytania do tematu, dyskusja fauna i flora te elementy automatycznie zostały wyłączone. Skopiowania, albo możemy zrobić oczywiście odwrotnie, czyli kliknąć, zaznacz żaden, wtedy absolutnie wszystko zostanie wyłączone. Włączyć moduły, z których coś chcemy przekopiować, choćby i nawet wszystkie moduły, a następnie zaznaczyć, że interesuje nas wszystkich modułów. To, co jest albo głosowaniem, albo książką, albo lekcją, i wtedy wszystkie głosowania, książki i lekcje ze wszystkich modułów zostaną przekopiowane. No i kiedy już wybierzemy, co chcemy skopiować, oczywiście możemy też pojedyncze elementy zaznaczyć. Kiedy już wybierzemy, co chcemy skopiować, to wtedy klikamy przycisk następny. I widzimy w tej chwili już tylko podsumowanie tego, co zostanie skopiowane, więc możemy się upewnić, że faktycznie zostało zaznaczone to, co chcemy. I klikamy wykonaj import. I w tym momencie rozpoczyna się proces importu. Musimy chwilę zaczekać. Ten proces będzie trwał kilka, kilkanaście sekund, w zależności od tego, ile tych elementów wybraliśmy. I po kliknięciu OK. Czy kontynuuj, kiedy proces się zakończy, przejdziemy do kursu docelowego, czyli do tego kursu polskie góry, i elementy, które zaznaczyliśmy do przekopiowania, zostały przekopiowane. Zauważmy jedną rzecz, że elementy, które zostały przekopiowane między kursami, zostały przekopiowane do konkretnych modułów, czyli jeśli Materiał, lekcja dla miłośników górskich wędrówek w kursie źródłowym znajdowała się w module pierwszym, to ona wyląduje w module pierwszym w kursie docelowym, na końcu modułu pierwszego. Jeśli głosowanie, jakim jesteś turystą w kursie źródłowym, znajdowało się w module drugim, to wyląduje na końcu modułu drugiego. Jeśli głosowanie Wybierz temat projektu, w kursie źródłowym było w module trzecim, to wyląduje na końcu modułu trzeciego. Więc zawsze wszystkie elementy kopiowane będą w kursie docelowym umieszczane na końcu modułu, w którym były w kursie źródłowym. Przy czym tutaj nie jest istotna nazwa tego modułu, tylko tego, który to jest moduł. I z tego wynika jedna ważna rzecz. Gdybyśmy przykładowo chcieli z kursu Polskie góry przekopiować całą zawartość modułu Podsumowanie zajęć, sprawdzamy, który to jest moduł. Mamy w tym kursie najpierw moduł wstępny, moduł tak zwany Zerowy Polskie góry, moduł. Wstępny, później mamy moduł pierwszy Wiedza o górach, moduł drugi Turystyka Górska i moduł trzeci Podsumowanie Zajęć. Więc, gdybyśmy chcieli całą zawartość tego modułu Podsumowanie Zajęć przekopiować do naszego kursu docelowego, to możemy po wejściu do tego kursu docelowego włączyć sobie tryb edycji, dodać do tego kursu docelowego jeden moduł tematyczny pusty i ustawić go na pozycji modułu trzeciego, czyli przenieść go w to miejsce. I teraz, dzięki temu, że tutaj mamy moduł pusty, to po wykonaniu importu możemy teraz wyłączyć tryb edycji, wejść do opcji. Importu. Przypominam, jesteśmy teraz w kursie Polskie Góry 2 i będziemy chcieli z kursu Polskie Góry zaimportować moduł 3. Czyli klikamy że importujemy z kursu Polskie Góry, klikamy Kontynuuj. Wyłączamy Bank Pytań, ponieważ quizy nam nie będą potrzebne. Gdyby były potrzebne, to oczywiście powinniśmy to zostawić. Klikamy Opcję Żaden, żeby wyłączyć wszystko z kopiowania albo. Możemy też ewentualnie zostawić wszystkie elementy zaznaczone, a wyłączyć wszystkie moduły z wyjątkiem modułu trzeciego. Czyli wyłączamy moduł zerowy, wyłączamy moduł pierwszy, wyłączamy moduł drugi, zostawiamy włączony moduł trzeci i wyłączamy moduł czwarty. I klikamy następny. Tu mamy podsumowanie. Klikamy wykonaj import. I po chwili widzimy, że import jest zakończony. Po kliknięciu kontynuuj, wrócimy do naszego kursu docelowego. I jak widać, ten nasz trzeci moduł, który był pusty przed chwilą, został wypełniony aktywnościami i materiałami, które znajdowały się w module podsumowanie zajęć w kursie źródłowym. Skoro ten moduł trzeci w kursie docelowym nie był nazwany, to również została przekopiowana nazwa. Zobaczyliśmy, jak możemy kopiować wiele różnych elementów naraz pomiędzy kursami za pomocą funkcji import, którą rozpoczynamy z kursu docelowego i importujemy do niego wybrane elementy z kursu źródłowego. Natomiast jest też możliwość bardzo precyzyjnego wybrania konkretnych materiałów, konkretnych ćwiczeń znajdujących się w jednym kursie i przeniesienia ich do. Kursu drugiego w troszkę inny sposób. Możemy to zrobić wchodząc w kursie tym razem źródłowym, czyli tym, w którym mamy jakiś materiał, który chcemy przekopiować. Czyli wejdźmy sobie teraz do kursu Polskie Góry i powiedzmy, że chcielibyśmy przekopiować do kursu Polskie Góry 2, na przykład bazę wiedza z sieci więc klikamy wiedza z sieci będąc w danym module czy w danym elemencie kursu klikamy menu akcji i wykonujemy kopię zapasową ale uwaga Wykonując kopię zapasową, jeśli rozpoczniemy jej wykonywanie będąc w jakimś wybranym elemencie kursu, czyli wewnątrz konkretnego forum, quizu, czy bazy danych, czy w zadaniu, to wtedy tak naprawdę będziemy wykonywali kopię zapasową tego pojedynczego elementu. Powinniśmy wyłączyć dane użytkowników. Tak żeby pomiędzy kursami nie przenosić kąt studentów. I możemy tak naprawdę kliknąć przejść do ostatniego etapu, ale jeżeli nawet klikniemy następny, to i tak nie będzie dużego wyboru, bo rozpoczęliśmy cały proces wykonywania kopii zapasowej wewnątrz elementu wiedza z sieci, więc tylko ten element możemy skopiować. I klikamy. Dalej, tutaj jeszcze widzimy, w jaki sposób będzie nazwany ten element, czy ta kopia zapasowa i plik kopii zapasowej został utworzony. Kiedy klikniemy kontynuuj, odnajdziemy ten plik kopii zapasowej. Jak widać, w tym miejscu jest ten plik. Widzimy, że został ten plik kopii zapasowej wykonany 26 lutego o 21:33 i jest to bardzo niewielki plik kopii zapasowej ponieważ zawiera w sobie tylko i wyłącznie jeden element kursu i teraz możemy tą kopię zapasową odtworzyć kiedy klikniemy kontynuuj to będziemy mogli wybrać do jakiego kursu ją odtworzymy czyli wykonaliśmy ją z kursu Polskie Góry i chcemy odtworzyć do kursu Polskie Góry 2 klikamy kontynuuj na tym ekranie widzimy jakie aspekty ewentualnie tego elementu będą przekopiowane, klikamy dalej, znowu możemy ewentualnie zrezygnować oczywiście jeszcze z tego procesu, ale klikamy dalej, widzimy podsumowanie i wykonaj odtwarzanie, i w tym momencie Mamy komunikat, że ten element, tutaj jest komunikat, że kurs został odtworzony, ale tak naprawdę chodzi o ten jeden wybrany element, który sobie skopiowaliśmy. I klikając kontynuuj, przejdziemy do kursu docelowego i znajdziemy moduł czy element wiedza z sieci już przeniesiony do tego kursu i będzie on się znajdował w tym samym module, w którym znajdował się w kursie źródłowym. Znowu pamiętajmy, nie chodzi o nazwę modułu, tylko chodzi o który moduł w kursie to jest. Czyli, jeśli coś skopiowaliśmy z modułu drugiego w kursie źródłowym, to wyląduje to w module drugim w kursie docelowym. Jeszcze jedna ważna rzecz: elementy kursów, które z założenia wymagają jakiejś interakcji ze studentami, czyli na przykład. Fora dyskusyjne, albo właśnie bazy danych, albo zadania, czy testy. W tych wszystkich elementach studenci wprowadzają jakieś informacje, rozwiązują testy, czy piszą wypowiedzi na forum dyskusyjnym, czy dodają wpisy do bazy danych. I uwaga, ten proces, skoro nie przenosimy kąt studentów pomiędzy kursami, nie przeniesie również wkładu studentów czyli gdybyśmy za pomocą czy to importu czy tego drugiego procesu czyli wykonywania kopii zapasowej i późniejszego odtwarzania tej kopii zapasowej gdybyśmy za pomocą tych dwóch metod przenosili elementy pomiędzy kursami bez przenoszenia danych studentów to wtedy fora dyskusyjne będą przeniesione bez dyskusji quizy będą przeniesione bez Rozwiązań przesłanych przez studentów w tych quizach i tak dalej. Tak samo na przykład słownik. Jeśli mamy słownik, to również zostanie ten słownik przeniesiony bez wpisów, bez definicji, które zostały do niego dodane przez użytkowników.